skłusza Redeco. www.redeco.pl. O tym, że od nowego sezonu obaj tenisiści będą grać z innymi partnerami deblowymi, to już wiemy. Kibice mieli jednak nadzieję, że reprezentant KKT Wrocław wspólnie ze swoim szwedzkim partnerem będą jeszcze w stanie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Niestety, niespodziewanie przegrali 4-6, 5-7 z duetem Santiago González-Lucas Rosol. Turnieju w Bazylei więc do udanych nie zaliczą, a porażka sprawia, że co gorsza Kubot i Lindstedt zmniejszyli swoje szanse na udział w finałach ATP World Tour. Mistrzowie Australian Open zajmują obecnie 10. miejsce w rankingu ATP Race. Jeśli chcą wystąpić w Londynie w przyszłotygodniowym turnieju w paryskiej hali Bercy, muszą odrobić stratę 40 punktów do notowanych na 9. lokacie triumfatorów Wimbledonu Vaska Pospisila i Jacka Soka. W pierwszej rundzie turnieju w Szwajcarii udanie wypadł natomiast Marcin Matkowski i Leander Paes. Zmierzyli się z Jimmym Murrayem i Johnem Pearsem, od których okazali się lepsi w finale międzynarodowych mistrzostw w Malezji. We wtorek polsko-hinduski debel znów pokonał Brytyjczyka i Australijczyka, ale po ciężkiej walce 5-7, 7-5, 10-5, a kluczowy dla losów meczu okazał się 9. gem drugiego seta, gdy Matkowski i Paes obronili dwa breakpointy przy podaniu 33-latka ze Szczecina. Ćwierćfinałowymi przeciwnikami Matkowskiego i Paesa, który do Bazylei wrócił po 6-letniej nieobecności, będą Nenad Zimonić i Vasek Pospisil. Rozstawieni z numerem 2 Serb i Kanadyjczyk w pierwszej rundzie pokonali 6-4, 6-1 parę gospodarzy, posiadaczy dzikiej karty Sandro Errata i Henry'ego Laaksonena. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl